się potem już na granicę rosyjską, Kyrgyzstan. No na granicy nie było problemu, bo mnie wiza zaczyna przez komitet olimpijski, więc po prostu nie ma problemu. Nie było problemu. A między innymi jeszcze byłem marszałek w komitecie olimpijskim. Właśnie spotkałem nie z panią dyrektor, bo akurat nie wyjechała na urlop. Eweliną Mawrzyńczewicz, jeśli się nie mylę. Fajna kobietka. Także później pojechałem na Murmańsk. Z Murmańska, Murmańsku byłem w kościele. Akurat ksiądz polski wyjechał. Był ksiądz z Argentyny. Mam gdzieś tę wizytówkę, ale nie pamiętam jego nazwiska. No szkoda, że zostałem tam panią konsul. Chciałem wstąpić na polski cmentarz wojenny. Ale jej córka nie była w stanie mi określić, gdzie ona jest. No dziwne. Ludzie, co mieszkają tam, nie byli w stanie określić, że córka pani konsul ma to coś nie śmieszne. Ale trudno. Potem pojechałem do Petersburga i notowałem przy kościele Jekateryny. Tam był ksiądz chyba z Francji. Byli tam są Polacy, ale tam Polacy mi pomogli załatwić. Po odwiedzeniu już całego, no praktycznie biorąc, oprócz tego ermitrażu z Petersburga, no to tam jest trochę ciekawe w tym ermitrażu robią, że tak nie powinno się robić, że od Rosjan biorą 60 rubli, ale od ludzi, którzy są za granicy, biorą 400 rubli. W Polsce tego nigdy nie było, żadne muzeum, nigdy tak nie brali, chyba jedna cena dla wszystkich, ale trudno. I z Petersburga skierowałem się na Moskwę. W Moskwie byłem w komitecie olimpijskim. Pani dyrektor też wyjechała na urlop, ale była inna pani szefowa. Dostałem oznaczenie z komitetu olimpijskiego. I skierowałem się po tym trasę, dość daleką, do Soczi. Po trasie tam przyjeżdżałem wszystkie miasta, wiadomo, sobory, nie sobory, tam no, mam sporo tego opisane w dzienniku. Potem pojechałem do tej wioski, gdzie ma być komitet olimpiada, Wiesiowa. No tam jeszcze roboty mam bardzo dużo, nie wiem czy się uporałem na czas, żeby wszystko to zrobić. Potem miałem jeszcze wstąpić tam do niej do komitetu olimpijskiego, przez co się, nie wiem jak teraz się ta miejscowość nazywa. Ale to było po prostu, było piątek, musiałem czekać do poniedziałku. No trzeba było na 3 dni czekać, nie? I kiedy znajdę duże miasto, to wielkie problemy. Więc postanowiłem, że nie będę występował. Wiosce wiosłowe wstąpiłem do hotelu, potwierdzili moje przebycie. Tam próbowałem sobie sporo zdjęć. I postanowiłem wracać z powrotem tą samą drogą. I jechałem na... później na port Kaukaz, przeciwgraniczne Rosja, Ukraina. Po rosyjskiej stronie jest, ukraińskie, zapomniałem jak się nazywa tak, to miasto. Później przez Krym, no to wiadomo, Jałta, Sewastopol, tam inne te miasta podwiedzałem. Później byłem w tym, jak się nazywa, ta miejscowość, miasto w skałach, jak się nazywa?